Mundial się kończy, więc znów można zacząć chodzić do kina. I nasi dystrybutorzy, muszę ich pochwalić, byli sprytni, wiedzieli, że jednak w trakcie mundialu oglądalność spadnie. Wszystkie ciekawe premiery przesunęli. No to jedziemy z koksem! W słowem wstępu powiem, że na jedynkę wiele osób, wielu z Was, podejrzewam, że większość, czekała 15 lat. A ja dla odmiany jeden dzień. <grym> ponieważ jest to jeden z tych filmów, który gdzieś tam ominąłem za dzieciaka. I powiem wam tak, że współczuję czekania 15 lat. Ponieważ ja na jedynce bawiłem. Zobaczyłem się wybornie i na szczęście czekałem jeden dzień. Incredible 2, czyli i nie ma mocni 2. To najnowsza animacja Pixara w reżyserii Brada, Berda, twórcy jedynki, który powraca z tak długo wyczekiwanym sequelem. Akcja filmu rozgrywa się zresztą dosłownie zaraz po tym, co zobaczyliśmy w jedynce, co jest bardzo zaskakujące, ponieważ minęło 15 lat, a aktorzy w ogóle się nie zastarzyli! Musiałem! Superbohaterowie wciąż są zdelegalizowani, jednak powstaje projekt, by przywrócić im dobre imię, przez co Elastyna wraca do akcji, a Bob zostaje w domu, opiekując się dziećmi. I myślę, że ta recenzja będzie jednolita od początku do końca, jednomyślna i oczywista, ponieważ film jest świetny. No czysto moim zdaniem jest to kapitalna animacja. Kawał świetnej zabawy dla widza w każdym wieku. Sama animacja jest dopracowana, naprawdę godna 2018 roku. Jest bogata, ciekawa, sceny akcji są momentami fantastyczne. Dbałość o szczegóły, postaci, włosów, miejsc, tych mocy, które używają nasi bohaterowie. A także to, jak Brad Bird podchodzi do kręcenia pewnych ujęć, wychodzi poza schematy klasycznej animacji. Pierwszy raz... Chyba w życiu, oglądając animację, myślałem o tym, że widzę za sterami reżysera, który jakoś sobie to wyobraził. W sensie, poszczególne sceny miały w sobie coś interesującego z reżyserskiego punktu widzenia. Zwróćcie tutaj szczególnie uwagę na oświetlenie i kolorystykę poszczególnych scen, jak będziecie w kinie. Aktorzy znowu są genialni. To dobrze, oglądając jedynkę specjalnie, pół filmu obejrzałem po angielsku. Bo fajnie jest takie właśnie porównanie i powiem wam, że nasi są chyba nawet lepsi. No to nie jest jakaś nowość w kinie, jeśli ktoś z was oglądał Shrek a po angielsku to wie, że nasi i tłumacze, i aktorzy są po prostu lepsi. I tutaj to samo. Miałem kiedyś przyjemność siedzieć w pierwszym rzędzie na sztuce, której główną rolę grał Piotr Franceski I zapamiętałem z tego dwie rzeczy. Sztuka była mega nudna. Może byłem za młody, i za głupi, i nie zrozumiałem. Ale pamiętam też, że pan Franczeski był genialny. I tutaj widać, że nie stracił tego czegoś. I jest po prostu świetny. A tak w ogóle to niby to jest animacja. Kojarzy się, że dla dzieci. Pixar i te sprawy. Ale po raz kolejny jest to po prostu animowany film jak dla dla mnie w 100% dla dorosłych. No bo jednak pierwsze skrzypce gra wątek rodzicielstwa, tego jakie to jest trudne i jakby film pokazuje wyzwania z tym związane, oczywiście z tym twistem superbohaterskim, ale to można spokojnie uznać za metaforę do prawdziwego życia. Więc jak dla mnie to jest po prostu skierowane do dorosłych ludzi, gdzie przy okazji może podobać się dzieciom. Może przesadzam, ale naprawdę szanuję to, że to jest dla każdego i każdy coś z tego wyciągnie. Oczywiście znowu, humor jest trafiony w punkt, cały film jest zabawny i o ile jest mnóstwo świetnych momentów, po prostu moje. Serce, i myślę, że każdego widza skradły sceny, gdzie Bob musi opiekować młodym, tym najmłodszym Jack-Jackiem, któremu wyżynają się pierwsze moce. No i to są po prostu najlepsze sceny w filmie, najśmieszniejsze sceny w filmie. I muszę powiedzieć, że nie pamiętam, czy w tym roku tak głośno, histerycznie śmiałem się w głos w kinie. Zresztą z całą salą. Więc naprawdę tylko dla tych scen, co tam ten mały Jack-Jack wyprawia, warto pójść do kina. I nawet powiem szczerze, że wolałbym, żeby film miał ich więcej, żeby miał więcej tego typu humoru. Generalnie ten sequel jest dokładnie tym, co wszyscy chcieli, jedynie, no, troszeczkę za późno. Przez wiecie, no, może lepiej późno niż wcale, bo jeszcze by powstał jakiś tam 3 lata po jedynce głównianych sequel, to byśmy nie byli tacy zadowoleni, prawda? I tak naprawdę na koniec muszę się przyczepić do jedynej rzeczy, która, no, tutaj jawnie mogłaby być lepsza. Czarny charakter i ogólnie to jest to samo, co w jedynce. Scenariusz jest dosyć przewidywalny. I jak przy każdym filmie Marvela, na przykład, to, że wiemy, że dobro zwycięży, to, że wiemy, że coś tam się stanie, nam nie przeszkadza, bawimy się scenami po drodze i tym, o czym ten film tak naprawdę jest. Ale, no zdecydowanie czarny charakter i ten wątek mógł być lepszy. Poza tym jest po prostu bomba i nie mam mocni dwa. Dostałem ode mnie solidne 8,5 na 10, ja się świetnie bawiłem. Pewnie film obejrzę jeszcze co najmniej raz w kinach. I oglądając to w kinie miałem taką myśl, że chyba muszę zrobić serię retro recenzji, animacji, chociażby Pixara. Ponieważ wiele z tych filmów za dzieciaka męczyłem na kasetach wideo. Pamiętam, jak wsadzałem, przewijałem, obejrzałem, przewijałem i obejrzałem jeszcze raz, tak całymi dniami. I dawno ich nie widziałem, więc wszystkiego nie pamiętam. A co ważniejsze, wiem, że wszystkie te produkcje są niby dla dzieci, a tak naprawdę dla wszystkich. Jestem ciekaw, co teraz bym z nich wyciągnął jako dorosły człowiek. No zobaczymy. Dzięki bardzo uwagę. Gorąco Wam polecam, pójdźcie do kina śmiało na The Incredible Stu, ponieważ moc, i dwa wymiatają. Czekam na Wasze opinie, czy Wam też się tak podobało jak mi. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.